Nadszedł ten moment, widzowie, nadszedł ten wielki moment w historii Minecrafta, ponieważ dokładnie dzisiaj o godzinie 17 wyszedł nowy update do Minecrafta na wersję 1.17. Jakiś czas temu nagrałem odcinek, w którym odpaliłem sobie snapshota właśnie tej wersji i patrzyliśmy, co tam jest nowego. Dzisiaj możemy się cieszyć pełną wersją, aczkolwiek nie do końca, ponieważ niektóre aktualizacje, które miały być w 1.17, niestety zostały przeniesione i do końca roku powstanie kolejna wersja 1.18, na której będziemy mieli resztę rzeczy dodane, takie jak głębokie cave'y, których teraz niestety nie ma. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z tym, co tutaj się dzieje. Ja nie przedłużam, lecimy z odcinkiem. W dzisiejszym odcinku postanowiłem, że wejdziemy na nową wersję Minecrafta, żeby zobaczyć, co tak ostatecznie zostało dodane do właśnie tej wersji 1.17 i stwierdzić, czy chcemy na tej wersji robić jakąś serię, czy jednak nie. Możecie wy napisać w komentarzach, ponieważ jestem ciekaw waszego zdania. Oczywiście jesteśmy w Minecrafcie, jak widzicie, jest tutaj mój świat Minecraft Planeta, ta nasza seria, którą robimy, ale ja tworzę nowy świat, który weźmiemy sobie tutaj na off. Włączę sobie game moda, w sensie włączę sobie jakieś te, jak to się mówi, cheaty, po to, żeby móc właśnie sprawdzić, jak to wygląda. Więc uwaga, mamy Minecraft. Minecraft 1.17. Sprawdźmy, jak to wygląda. Włączyłem te cheaty po to, żebyśmy mogli zobaczyć na game modzie te wszystkie rzeczy, no bo nie będziemy ich teraz dobrać w tym odcinku, bo to by trwało zdecydowanie za długo. Okej, jesteśmy w Minecrafcie, włączył mi się oczywiście survival na dzień dobry, ale mamy włączone cheaty. Ja tu chciałbym tylko tak sobie rozejrzeć się, czy coś się zmieniło graficznie. Chyba nic się nie zmieniło. Dalej mamy tak samo tekstury wyglądające, jak wyglądały, przynajmniej te podstawowe. Nic tutaj nie widzę nowego, więc od razu przełączmy się na game moda po to, żeby zobaczyć, jak to wygląda z itemami, które dochodzą tutaj. Ja rozejrzę się tutaj po terenie dookoła, żeby wiedzieć, co nas tutaj czeka, bo jestem jakąś wioskę, może byśmy tu mieli czy coś, to zobaczymy też, jak wioski wyglądają. No ale z wioskę to możemy komendą znaleźć, więc w sumie nieważne. Z tego, co mi wiadomo, są nowe moby, takie jak kozy, które właśnie będą się respić tutaj na takich wysokich terenach górzystych, więc to sobie też sprawdzimy. Ja wiem, że jajko na pewno jest tej kozy, więc sobie ją w ten sposób sprawdzimy. Dobra, nie ma co, najpierw przejdźmy do tego, żeby zobaczyć, jakie są nowe rzeczy. O, tu już widzę, że są rudy, w sensie, że są jakby surowce z ród, a nie bloki ród, wiecie, o co chodzi, nieważne. W każdym razie zobaczmy sobie na bloki na początek. Okej, mamy tutaj jakieś te podstawowe takie jak właśnie iron i tak dalej, czyli żelazo, złoto i inne takie. Ja sobie to chcę sprawdzić oczywiście, więc rozłóżmy sobie to wszystko po kolei, bo czuję, że to będzie dosyć ciekawe. A redstone jest tylko... A nie, redstone przekliknęło mi się po prostu. Dobra, zróbmy tak. I jeszcze to musimy postawić tu. To chyba mamy wszystko. A nie, mamy diamentów tu. Ojojoj. To jeszcze musimy dodać sobie diamenty, więc to zróbmy w ten sposób, że to damy tutaj. I tu jeszcze diamenty musimy dodać. Czemu ja tu diamentów nie miałem? Tu są diamenty, okej. A jest jeszcze lapis. O kurczę, to tego też nie dałem. Tyle nam wystarczy. Dobra, bierzemy tutaj, dajemy diamenty. No i lapis możemy dać na początek, to nie ma znaczenia większego. Najpierw tak. Okej. Okay. Jak wiecie, mamy różnego rodzaju jakby stone'y, ponieważ jest i stone ten zwykły i jest ten drugi, który nazywa się Deep Slate. Więc fajnie, że jest dodany nowy stone, mi się to mega podoba. No i z tego, co mi wiadomo, jak rozwalimy go, jak rozwalimy taką rudę kill-offem, to wypada nam od razu z niego coś, znaczy to akurat wypadało normalnie, tak? Ale na przykład w przypadku żelaza wypadał nam blok, a tu już nam wypada właśnie taki surowiec, więc bardzo fajnie, no bo teraz to daje takie nowe możliwości, myślę też, na to wszystko. I z tego, co mi wiadomo, z każdej rudy w ten sposób to działa właśnie. Z redstone'u to akurat to już tak było, z diamentów też już tak było, z emeraldów też już tak było, ale głównie zmieniło się to w stosunku do żelaza i złota w sumie tylko, ponieważ teraz już dzięki temu mamy normalnie jakby surowce, więc bardzo fajnie, mi się to mega podoba, to jest coś, co fajnie, że jest dodane, bo nie było tego wcześniej. Okej, zobaczmy, co mamy dalej tutaj w jakichś dodatkach. Wiem, że jest ametyst, właśnie tego też nie było, a to też jest całkiem fajne. Są nowe moby też, ja nie wiem, które to są dokładnie nowe moby. To jajko mi wygląda obco, nie widziałem go jeszcze. To jest, to było, glow squid nie było. I czy coś tu jeszcze było nowego? Chyba nie, chyba już mi się nic nowego tu nie rzuca w oczy. Chyba wszystko już było. To chyba, to nie wiem, co to jest. A, to jest ten, dobra, to nieważne, to było. Dobra, to jest nowy mob, który jest jakby w wodzie i nazywa się Axelot.
Fajna, fajny mob, nie wiem do czego on będzie potrzebny. Wiem, że można go też mieć w wiaderku. I wiem, że można z nim robić jakieś dziwne rzeczy, że on może zaatakować z nami i pokonać jakieś moby, ale nie mam pewności, nie wiem, tak tylko słyszałem. Kolejny, a to nie, to akurat jest ryba, no to nie wiem dlaczego to wziąłem, ale gdzie... O, atakują tą rybę, okej, czyli one są agresywne wobec ryb, to dobrze wiedzieć. Ale gdzieś tu było jeszcze tą właśnie kozę chciałem ogarnąć, czyli gdzieś ona tutaj jest, a ja jej nie widzę. O, tu jest koza, dobra, mamy kozę, dobra, okej. Uwaga, stawiamy kozę. Piękna koza śnieżna, czy są jakieś inne warianty tych kóz, czy wszystkie są białe? Wszystkie są białe, okej. No to w sumie szkoda. No i mamy też glow squida, którego możemy tutaj włożyć pod wodę i on sobie świeci, tylko ja tymczasem mam rozjaśnionego Minecrafta, więc ja tutaj więcej widzę trochę, ale teraz już jest okej. No fajnie, fajnie, że jest glow squid, ponieważ to jest taki mob, którego mi brakowało. No i fajnie, że jest, bo jest dosyć ciekawy, no i tu pięknie świeci w sumie. No i też dzięki temu, że jest glow squid, mamy tutaj dodane coś takiego jak glow ink sack. Nie wiem jak to... jakby świecący ten pojemnik na jak to się nazywało? Atrament, coś takiego, jakoś tak to było. Dobra, nieważne, w każdym razie wiem, że są z tym dodatkowe rzeczy do zrobienia, takie jak na przykład możemy zrobić glow item frame, czyli świecącą ramkę, ale też nie tylko, ponieważ możemy nawet zabrać sobie taką ramkę, napisać tutaj na tym zostaw suba. No i teraz jak patrzycie tu, no nie widać nic, nic totalnie nie widać. Możemy też sobie wziąć na przykład tutaj barwnik czerwony, no i czerwony barwnik rzucić, ale dalej to bardzo średnio widać. Ale jak walniemy glow squida, no to już nagle bardzo dobrze wygląda ten napis, nawet po ciemku, więc fajnie, bo możemy mieć świecące napisy, co myślę, że może zostać naprawdę mega fajnie wykorzystane w Minecrafcie i jest to naprawdę zdecydowanie jedna z lepszych rzeczy, jaka jest dodana w tym Minecrafcie. Mi się to tak mega podoba, ja tak często przeszkadzało mi to, że nie widać tych napisów na tych ciemnych ramkach. Teraz, nieważne jaka ramka, można dzięki temu glow squidowi zrobić, żeby ona była lepiej widoczna. No i też mamy tą świecącą ramkę, więc dzięki temu widać ją nawet w ciemności. Chociaż mogłaby się bardziej świecić w sumie, mogłaby dawać jakieś światło dookoła i tak dalej. No ale nieważne, może być też tak jak jest teraz. Wiem, że też są dodane świeczki. Co jest bardzo fajne, bo możemy zrobić tutaj jakby imitację tortu urodzinowego. Ja może wyjdę na zewnątrz, żeby to pokazać, bo tutaj już jest ciemno, więc bez sensu. Tam też jakieś pająki mi w ogóle ciągle syczą. Ale możemy dać tak i możemy postawić na to. Albo przynajmniej tak słyszałem, że będzie, że można... A, można, okej, czyli bez shifta. Aha, można tylko jedną dać niestety chyba. Aha, jem ten tort, okej. Postawmy... Okej, czyli znowu jemy ten tort. Czyli nie da się chyba więcej... Nie da się chyba więcej niż... Tak, okej. Czyli możemy dać maksymalnie jedną świeczkę. No i żeby ją zapalić, trzeba właśnie użyć zapalniczki w ten sposób. Przez to lekko się to zmienia tekstura z tego co widzę. Jest taka jakby imitacja topiącego wosku, więc fajnie. Fajnie, że coś takiego jest dodane. Zjedzmy to ciasto do końca. No i fajne, ale poza tym możemy te świeczki... Czy ja mogę... Okej, dostanę tą świeczkę tutaj. Fajnie, bo ja chciałbym tutaj dać jeszcze raz ten tort i zapalić to. O, niech jest, ale możemy też poza tym robić coś takiego i możemy mieć maksymalnie 4 świeczki. Oczywiście w zależności od tego, ile świeczek mamy w jednym miejscu, to będzie się to różnie świecić. Więc mamy to tak, tak, tak i tak. Oczywiście każdy dają ileś tam światła, jak wpiszemy sobie timeset night, to będzie widać, że to jest z różnych tych. I można to gasić rękoma z tego co wiedziałem. O tak, okej. To daje dosyć mało światła, to daje chyba trochę więcej, tak tu wygląda, to daje jeszcze więcej, a to daje najwięcej i to w sumie widać, to widać zdecydowanie, no bo tutaj patrzcie jak to światło daje, a teraz to daje niezbyt wiele, ale fajna aktualizacja, podoba mi się, świeczki na pewno są jedną z fajniejszych rzeczy, które są dodane i uwaga, są kolejne rzeczy, które są mega totalnie koks, a to jest luneta i też wiem, że były chyba takie torebki na, jak to się nazywało, takie... O, mamy też glow te, glow berries, berries po polsku jagody? Jakoś tak? Chyba? Mi się, nieważne. W każdym razie dodane jest też to i był gdzieś, o, jest też piorunochron, ale były też takie saszetki jakby, że można było nosić ze sobą jakieś rzeczy, taki jakby plecak, coś typu plecak, ale nie wiem w końcu, czy to zostało dodane, czy nie, nie widzę tego nigdzie. Wiem, że też są tutaj inne drzewa. Więc bardzo fajnie to też zaraz sprawdzimy, ale naprawdę nie ma tej saszetki, ona była bardzo fajna. Dlaczego nie ma? Możliwe, że ona będzie dodana w tej kolejnej wersji, która dopiero będzie pod koniec roku. No więc niestety chyba tutaj jej nie będzie. No ale postawmy piorunochron i zobaczmy, czy jeżeli przywołamy piorun, to czy...
uderzyło we mnie, okej, okay, bardzo fajnie, czyli może wpiszmy weather thunder i zobaczymy, aha, oczywiście. I zobaczmy, czy jest szansa na to, że tu piorunochron walnie. Byłoby miło, jakby walnął, ponieważ, o, jak widzicie, jest burzowa pogoda i takie jakby białe rzeczy się wydobywają z tego, więc całkiem spoko, ponieważ to oznacza, że może piorun zaraz to walnąć. No i też z tego, co mi wiadomo, to działa trochę jak redstone, więc w sytuacji, gdy weźmiemy tutaj, jak to się nazywa, to nie tu było, to tu było, o, tą lampę, nie wiem, czy to mi się nie rozwali mi się, to w sytuacji, kiedy walnie w to piorun, ta lampa powinna się na moment zapalić, więc całkiem fajnie, ponieważ to sprawia, że możemy dzięki temu robić różnego rodzaju mechanizmy. O! Właśnie było widać, fajnie! Dzięki temu możemy robić różnego rodzaju mechanizmy, które umożliwiają nam na przykład zarejestrowanie tego, że właśnie piorun walną na przykład w taki piorunochron. To jest całkiem spoko, podoba mi się ta aktualizacja i naprawdę ten piorunochron jest całkiem ciekawą rzeczą. Dodatkowo mamy też bloki miedzi, takie jak są tutaj, utlenione i nieutlenione. No i to jest też dosyć fajne, ponieważ można to fajnie wykorzystać do budowli, myślę. I też można jakby sprawić, żeby te utlenione bloki jakoś, jakby to się mówi, nawoskować, a woskujemy je dzięki tak zwanemu miodowi. Tylko miód jest tutaj. Gdzie jest miód? Nie wiem, gdzie jest miód. Chyba tu jest miód, tak mi się wydaje, że tu gdzieś będzie na dole. Czy tu jest miód? Tu jest miód, ale gdzie jest miód taki, wiecie, w formie plastra? O, tu jest, dobra, mamy to i też potrzebujemy siekierę, okej, mamy siekierę. Stawiamy coś takiego, możemy nawoskować w ten sposób, a nawoskowanie możemy zdjąć w ten sposób. Więc całkiem spoko, o, i też dzięki temu robimy achievementy, więc całkiem dobrze wiedzieć, że takie rzeczy tutaj są. No i dlaczego to jest to woskowanie? Jak zrobimy coś takiego, to ten blok nie powinien nam się, a raczej nie tyle co nie powinien, a nie zamieni nam się w coś takiego. I też jeżeli mamy coś takiego, możemy to nawoskować z tego powodu, że w sytuacji, gdyby był tutaj piorunochron i dostałby ten piorunochron piorunem, to to mogłoby się z powrotem zmienić w to. A jeżeli nawoskujemy, to nawet jak tutaj walnie piorunochron, to nie zmieni się to w to, tylko to jest jakby takie ustabilizowanie formy tego bloku, który jest. Oczywiście czas też wpływa na to, jeżeli nie nawoskujemy tego, no to po czasie ten blok zamieni się w taki lekko zielony, aż dojdzie do całkiem takiego zielonego. Więc to jest całkiem fajna aktualizacja, podoba mi się to bardzo. No i przejdźmy do jednej z lepszych rzeczy, czyli te nowe drzewka, które są, czyli to jest coś takiego. To chyba można rozrosnąć też, tak mi się wydaje, i powstanie z tego nowe drzewo, którego wcześniej nie było. Z tego, co mi wiadomo, pod tymi drzewami miały się znajdować tak jakby kopalnie zarośnięte, ale też wydaje mi się, że tego nie będzie na razie w tej wersji, tylko pojawi się to w tej nowszej wersji 1.18, która wyjdzie pod koniec tego roku, mam nadzieję. No i też z tego, co mi wiadomo, możemy to drzewko dawać do doniczki, co jest bardzo fajne, bo wygląda to naprawdę mega dobrze i można to naprawdę mega fajnie wykorzystać. No nie wiem, to wygląda kozacko i na pewno coś takiego zrobię, jeżeli będę grał na wersji 1.17, a bardzo bym chciał, bo fajnie się zapowiada ta wersja. I też mamy glowberries. Czy to coś sprawia, czy ja dostaję jakiś efekt? Nie mogę tego zjeść? Aha, bo jestem najedzony, okej. Okay. To może sprawmy, żebym był najedzony, więc uderz mnie. Okej, okay. Uderzyłeś mnie, ja sobie lekko pobiegam. Czy zaraz dostanę jakby możliwość zjedzenia tego, bo jestem ciekaw, czy dodaje jakiś efekt. No i też mamy lunetę, którą możemy patrzeć sobie na pająki, co jest bardzo fajne. I też z tego, co mi wiadomo, przykładamy to do oka akurat fajnie, więc fajnie, że mamy oko akurat w tym miejscu, bo to wygląda dosyć wiarygodnie, więc całkiem spoko. O, i mamy nawet małą kozę obok siebie. No i fajnie. I to jest całkiem spoko. Z tego, co mi wiadomo, w zależności od tego, jakiego mamy fowa, też zależy przybliżenie, więc jeżeli patrzymy teraz tam na tamtą lawę i może widzimy, że zajmuje ona tak jakby no nawet nie do tego paska, to jeżeli przybliżymy sobie na, o, jak widzicie, przybliżymy sobie na maksa, to to przybliżenie też jest większe, więc całkiem spoko. Jak weźmiemy sobie na maksa do tyłu, to też to przybliżenie jest mniejsze, no ale też mamy większego fowa. Ja zazwyczaj gram na fowie 80, to jest dla mnie najbardziej wygodne i podoba mi się taki fow najbardziej, jest taki neutralny, mi odpowiada najbardziej. No i te berriesy nie możemy ich zjeść, nie wiem dlaczego. Nie jestem dalej głodny, a chciałbym bardzo być i muszę, nie wiem, biegać czy coś. Proszę, niech zgłodnieje szybko, może tu musimy uderzyć się, spaść kilka razy. I może zaraz nam się to uda zrobić, no fajnie by... O, możemy zjeść, uwaga, jemy. Czy to daje nam jakiś efekt?
Nie, nie daje nam żadnego efektu. W sumie to się tego spodziewałem. Dobra, zjedźmy pod ziemię, ponieważ tutaj też będą kolejne aktualizacje, takie jak właśnie takie pokoje ametystowe, jak tutaj widzicie w tym momencie. To jest całkiem fajna aktualizacja, mi się to bardzo podoba. Z tego powodu, że tutaj możemy różne fajne rzeczy zdobyć, tak jak właśnie ten ametyst. Tylko ja bym chciał tutaj jakąś pochodnię zabrać, żeby móc to jakoś rozświetlić, bo jest tu dosyć ciemno, więc rozświetlmy to, żebyśmy mogli to ładnie tutaj obserwować. I teraz tak, z tego co mi wiadomo, nie możemy zebrać tego bloku na survivalu, tego dokładnie. Ten możemy zebrać, ale tego nie możemy, bo to jest jedyny blok, z którego będę wyrastać te, co oznacza, że tylko w tych miejscach, w których pojawia się taka kopuła, jesteśmy w stanie zbierać właśnie te kryształy, ponieważ one wyrastają tylko właśnie z tych takich popękanych, a tych popękanych nie jesteśmy w stanie rozwalić, nie to co te. Te jesteśmy w stanie rozwalić i zabrać razem ze sobą, no ale tych pękniętych nie. Całkiem fajne, fajnie to przemyślone jest, no i też z tego co tutaj słyszę, mamy dźwięki, jak chodzimy po tym, więc uwaga. Fajne dźwięki, fajny dodatek, bardzo mi się to podoba. Tu też widzę, że mam jakieś nowe bloki, takie jak właśnie kalcyt, to jest tak, rozumiem, i smooth basalt. Okej, no fajne, fajne bloki dodatkowe, zawsze większy wybór bloków w Minecrafcie jest bardzo fajny, no bo daje nam dodatkowe możliwości. Ja zawsze lubię dodatkowe bloki, bo to jest, no zawsze to jest fajne, nigdy się nie zawiodę na tym, to zawsze nam daje dodatkowe możliwości. I teraz tak, czy jest tutaj jeszcze coś, czego nie omówiłem, a co jest tutaj nowego w Minecrafcie? Nie widzę za bardzo, wydaje mi się, że omówiłem jakby na szybko, bardzo szybko omówiłem większość. Na pewno coś jest, czego nie omówiłem, ale za bardzo nie wiem co. Wiem, że jest, o, Honey Block na przykład, czego chyba nie było wcześniej, przynajmniej nie kojarzę. A tak to chyba wszystko. Tak to chyba wszystko sprawdziliśmy, mi się wydaje. Tu mamy jeszcze dodatkowo, o, takie rzeczy, tego nie sprawdziliśmy. Jest burza znowu w Minecraft, okej. Dobrze słyszeć i znowu strasznie głośne są te dźwięki, więc może sobie lekko je ściszę, bo mi znowu rozwali łeb. I czy jest tutaj coś nowego jeszcze? Wydaje mi się, że nie ma nic nowego. A, jest jeszcze to, jest te takie takie rzeczy, co rosną. I z tego też kapie woda w ogóle, jak jest coś, o, to jest takie fajne, żeby to powiedzieć. I teraz patrzcie, bo to jest to, o kurczę, a emerald akurat, dobra. Mamy coś takiego i teraz, okej, to spada. Jak rozwalimy pod tym, to spada i się rozwala. Jak to jest dobrze zrobione. Teraz tak, czy my możemy to powiększać i jak rozwalimy, spada większy kawałek. To jest mega dobre. I teraz pytanie mam bardzo ważne. Czy weather clear, bo mnie wytrzymam, jak będzie ta burza ciągle nawalać. Co jest? Nigdy tak często burza nie uderza w Minecraft. A teraz to chwilę, to też jest jakaś nowa aktualizacja chyba. Dobra, weźmy sobie tutaj kamienny kilof, zróbmy coś takiego. I postawmy tutaj tak, ja chcę wejść na survival, rozwalić to i czy to... Tak, to zadaje obrażenia. To będzie naprawdę mega fajna rzecz w tym Minecrafcie, już to czuję. No ale wracając do tego, co chciałem pokazać, to że jeżeli mamy coś takiego i teraz na przykład weźmiemy, zrobimy tutaj coś takiego, czyli nad tym postawimy lawę albo wodę. Ja oczywiście jeszcze sobie dam barierę. Barier. Na szybko, żeby tutaj zrobić coś takiego. W tym celu, żebyśmy mogli tutaj nalać wodę i nalać lawę. Okej, to się rozlało, nie wiem dlaczego, ale dobra, jest tak. I teraz jak widzicie, jeżeli jest woda nad tym, na pewno będzie spływać, kapać tutaj woda. Aczkolwiek nie musi być tej wody, ponieważ jak tego nie będzie, to i tak będzie kapać woda. Z tego co mi wiadomo, jak będzie ta woda, to będzie częściej kapać. No i dzięki temu jesteśmy w stanie uzbierać do właśnie naszego kotła, co jest fajnie, ponieważ to daje nową jakby dodatkowe możliwości, bo daje to możliwość odnawialnego, jakby odnawialnej lawy, bo możemy mieć jej nieskończoność. Nie będzie trzeba chodzić za każdym razem do kopalni po wiadro, tylko wystarczy zrobić coś takiego, dać tutaj coś takiego i będzie ciągle nam kapać tutaj lawa, aż po czasie powinna się ona cała napełnić lawą i będziemy mogli ją zabrać normalnie do wiaderka. Tak samo w tym przypadku napełni się wodą, co jest, myślę, dosyć fajne. No i oczywiście w normalnym świecie, jak nie ma na górze wody, to tu zawsze kapie woda. W Netherze, jak tam nie ma na górze lawy, to tutaj zawsze będzie kapać lawa.
więc to jest fajne, fajny dodatek, można to zrobić i fajnie wykorzystać. Niestety chyba nie będzie nam to dane zaobserwować, jak to się napełnia, aczkolwiek tu widzicie, że już się napełniło trochę wody, woda zdecydowanie szybciej się chyba napełnia niż ta lawa, ponieważ lawa chyba od razu się napełnia do pełna i nie ma takiego stopniowego jakby napełnienia, tak mi się wydaje, aczkolwiek mogę się mylić, nie wiem, ale się domyślam. Nieważne, w każdym razie zapewniam was, że tak to działa, że tutaj jak kapie to, to się po czasie napełni, co myślę, że jest dosyć fajnym rozwiązaniem. No i to chyba jest wszystko, tak mi się wydaje, że teraz to już na pewno wszystko omówiłem. Tu są jeszcze rośliny takie, o właśnie, to wziąłem, a nie omówiłem tego. To jest coś takiego, że można to wykorzystać jako parkurowe rzeczy, bo jak się na to staje, to jak widzicie, po czasie to się ugina i chyba nie wraca do poprzedniego stanu, tak mi się wydaje. A nie, wraca. Można na to wejść, to zanim się ugnie, można wejść na następny, ale to jak się ugnie, no to znowu spadamy. Czy to się samo wraca? Tak, samo się wraca, okej. Czyli po czasie to znowu się prostuje. Można to wykorzystać jako wejście do jakiejś bazy, do której może wejść tylko ta osoba, która jest dobra w parkura. Więc to jest fajny dodatek do Minecrafta, który daje taką, nie wiem, możliwość rywalizacji nawet w tym Minecrafcie. No i też dzięki temu będzie można przed kimś uciec w taki sposób, żeby on na przykład na czymś takim spadł w momencie, kiedy my przeskoczymy, a on mu się nie uda. I teraz tak, czy to się napełni kiedyś? Chyba to się nie napełni. Czy jak damy tutaj grubsze, to będzie, nie wiem, szybciej kapać na przykład? Czy w ogóle będzie kapać? To jest też ciekawe pytanie. Chyba jednak nie będzie kapać, więc to chyba musi być takie małe. Czy to będzie samo rosnąć? Nie wiem. Możliwe, że tak, ale nie mam pewności. W każdym razie kapię sobie dalej, więc ich się tam zbiera do pełna. No a ja wam dziękuję bardzo za oglądanie, no bo chyba mamy omówione wszystko, 20-minutowy odcinek, więc dosyć długi. Starałem się streścić jak najszybciej. Wiem, że są tutaj rzeczy, których nie omówiłem, ale takie rzeczy możecie sobie sprawdzić sami, wchodząc na swojego Minecrafta, odpalając i sprawdzając, jakie nowe rzeczy są dodane do Minecrafta 1.17. Mi się ta wersja podoba. Zastanawiam się, jeżeli macie jakiś pomysł na jakąś serię, którą moglibyśmy zrobić właśnie z wersji 1.17, no to dajcie pomysł oczywiście w opisie. A ja wam dziękuję bardzo za oglądanie, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19.19. Trzymajcie się, pozdro, pa pa.